Najgorzej się dogaduję. Po tamtych sytuacjach byłem taki zestresowany przyjściem do tego programu. Ja bym chciał, żeby to Michu był drugim finalistą. A jak na to twoje rodzice zareagowali na decyzję o rzuceniu szkoły? Czekaj, bo to nie wiesz, że rzuciłem szkołę. Najmniej vibe'u złapałem z... Cześć, moim gościem dzisiaj jest Oliwier, zwycięzca Twoje 5 minut 2. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Mega miło, że zgodziłeś się wystąpić w tym odcinku. Trochę się stresujesz, widzę to po tobie. No. Aczkolwiek ty i tak umiesz maskować ten stres. Jak ci się to udaje? To jest, wiesz, wydaje mi się, że to jest wewnętrzna taka cecha charakteru, że jednak potrafię ten stres i emocje zostawić w sobie i zamaskować je na przykład innymi, albo mimiką twarzy. Nie do końca potrafię to opisać, ale dużo osób mi to mówi, więc... No właśnie, to nie bez powodu zostałeś finalistą i zwycięzcą Twoje 5 minut 2. Też czułeś od początku, że jesteś tam faworytem? Czy właśnie po tym pierwszym odcinku, kiedy już miałeś taki moment, że już wylatujesz z programu, to już tak trochę się to zachwiało? Miałem coś takiego, gdzie w tych pierwszych dniach i pierwszych odcinkach widziałem, że jestem jedną z postaci, która faktycznie zajdzie daleko razem z paroma innymi. Miałem tam gdzieś w swojej głowie wystytuowane osoby, które na pewno zajdą daleko do finałów. Na podstawie tego, jak wujek Łuki i Karol działają, jakie osoby wybrali w Twoje 5 minut pierwszym. No i na podstawie tego, jak w ogóle tutaj całe uniwersum działa, więc od początku wiedziałem, że gdzieś tam do tego pasuję i gdzieś jestem tym mocniejszym charakterem wśród innych i że mam duże szanse na zajście daleko. Jednakże po tym pierwszym odcinku faktycznie mocno mi się to zachwiało i w następnych odcinkach już jak niektóre osoby, które typowałem na pewniaków, które dyną gdzieś tam daleko, były takie pewne, nie, na spokojnie wychodzę na panel, bez problemu, bez stresu, to ja tak siedziałem i tak, kurczę, dzisiaj na pewno mnie wyrzucą, dzisiaj coś złego już musiałem zrobić. Czyli oni trochę sprawili, że jednak nie czułeś się tak pewnie i mogłeś się przez to bardziej też starać. Tak. Czujesz, że tak w 100% zasłużyłeś na wygraną, czy miałeś takie momenty, że nie wykorzystasz tego tak w 100%? Gdzieś tam też dużo czasu spędziłem na tym, żeby dostać się do Karola, dostać się tutaj do tego całego uniwersum i nagrywałem filmiki i starałem się zdobyć jakikolwiek kontakt. Uważam, że na 100% zasługuję na miejsce, w którym jestem. I jestem pewny, że to miejsce jakby było mi pisane. Powinienem siedzieć tu, gdzie teraz siedzę, powinienem rozmawiać z tobą, powinienem nagrywać filmy razem z całym Gen Z, razem z Karolem i być w tym całym świecie. I uważam, że słusznie ta wygrana została mi przyznana. Natomiast było bardzo dużo osób, które równie dobrze mogły wygrać ten program i równie dobrze zasługują na tą wygraną, bo uważam, że tak naprawdę na główną wygraną zasługują wszyscy z nas. No i też wszyscy z was, którzy dostali się do finału, też działają wokół Gen Z, więc to też jest na pewno duże wyróżnienie. Ale powiedziałeś, że się przygotowywałeś do tego miejsca, w którym teraz jesteś. Jakie to były przygotowania? Bo wiem na przykład, że miałeś swój kanał na YouTube. Miałem swój kanał na YouTube. Nagrywałem na nim dużo jakby vlogów, różnych materiałów i jeszcze przed Twoje 5 minut jeden szykowałem film do Karola, który miał być takim filmem zgłoszeniowym do tego całego uniwersum, do prowadzenia kanału razem z moim przyjacielem, którym mieliśmy tam zapisane różne pomysły. Mam cały scenariusz w ogóle zapisany w notatkach dalej do tej pory, bo to był taki projekt przełomowy, gdzie właśnie z przyjacielem usiedliśmy, zapisywaliśmy w notatkach cały scenariusz. Pierwsza rzecz, będziemy, nie wiem, z jakiegoś bungee skakać z wysokości, mówić: cześć Karol, mamy to i to dla ciebie. Potem tam była jaskinia chyba i różne takie części, w których będziemy reżyserowanie mówić do kamery, dlaczego chcemy się dostać do jakby Karola, dlaczego chcemy z nim porozmawiać, dlaczego chcielibyśmy w tym uniwersum działać, dlaczego chcielibyśmy mieć swój własny kanał. Plan ostatecznie nie wypalił, pojawiło się Twoje 5 minut, zgłosiłem się do Twoje 5 minut pierwszego. Niestety nie spełniałem wtedy wymogu pełnoletności, więc nie dostałem się, powiedziałem to na początku filmu. W drugiej edycji udało mi się. Ten plan, który realizowałem razem z kolegą, był dalej w planach, powoli się toczył, ale gdy pojawiły się zgłoszenia do Twoje 5 minut dwójki, to już wiedziałem, że teraz muszę dać sobie wszystko, muszę pokazać prawdziwego siebie, zmontować, choć miałem na to mało czasu, bo nagrywaliśmy kolejny film z tym moim przyjacielem, gdzie mieliśmy przeżyć właśnie 12 dni na Majorce za darmo i 12 dni we Włoszech bez pieniędzy. To udało mi się to wszystko zrobić. Wysłałem ten film jakoś godzinę przed wylotem do publikacji. Nie powiedziałem, ile mam lat. Na Majorce dostałem informację, że się dostałem i po 6 dniach musieliśmy wracać, mimo że nie mieliśmy pieniędzy. Czyli tak naprawdę ten plan dalej realizujesz z tym kolegą. Mimo tego, że jakby już dostałeś do Twoje 5 minut, to chcesz dalej do niego kiedyś powrócić, czy teraz skupiasz się na nagrywkach do Gen Z? Aktualnie skupiam się na budowaniu swojej własnej marki osobistej i na nagrywkach na Gen Z. Jak najbardziej chcę dać Gen Z od siebie 100%, 110, 115%, żeby cały projekt był jak najbardziej barwny i żebym ja był postacią barwną i dokładającą cegiełkę do tego projektu, który został już stworzony, do którego dołączyłem. A plan z moim przyjacielem, z Bartkiem, jest do zrealizowania kiedyś w przyszłości. Razem wysłaliśmy zgłoszenie do Twoje 5 minut 2. Okej, on się nie dostał. Nie, to było tak, że Bartek był
był chory. On powiedział, że nie da rady ze mną pojechać do Krakowa chwilę przed Majorką, bo chce się wykurować na Majorkę i żebym sam pojechał do Krakowa i ten nagrał swój filmik, bo ja nagrywałem w Krakowie i pod domem Gen Z. Ale to w przyszłości. Mam nadzieję, że będziesz miał okazję zobaczyć mój film zgłoszeniowy. I niestety Bartek ze mną nie pojechał, więc zgłosiłem się sam się dostałem. W ramach tego, że jakby byliśmy razem na Majorce, to też Bartkowi oddałem za bilety powrotne, że musieliśmy wracać tak naprawdę w połowie naszego wyjazdu. Ale Bartek po takim czasie powiedział mi, że on nie wie, czy do końca w takim programie odnalazłby siebie. Mu było dobrze, jak nagrywaliśmy razem, jako postać trochę bardziej drugoplanowa. Czułeś taką presję, że dlaczego akurat to ty stałeś się właśnie taki najbardziej lubiany, dlaczego ciebie ludzie wybrali? Właściwie miałem coś takiego, bo ja jak patrzę na siebie w kamerze, albo jak się wypowiadam i jak mówię, jakoś nie potrafię tego do końca zrozumieć, dlaczego ludzie akurat mnie wybrali za osobę, która im najbardziej podpasowuje tej większości osób. Jak ja patrzę na siebie, to uważam, że dużo więcej osób lepiej wypada w kamerze, lepiej wypada jak mówi. Mimo to, że gdzieś tam miałem to zaplecze, podobnie jak Dominik techniczne, wiedziałem kiedy, co mam powiedzieć do kamery, kiedy o czym wspomnieć, to jednak uważałem, że moja aparycja nie jest dla mnie tak atrakcyjna jak innych osób. Szczególnie jak ja oglądałam pierwsze dwa odcinki, no bo ja ich wcześniej nie oglądałam przed publikacją, też gdzieś tam zapamiętałam ciebie i też się nie dziwię ludziom, że ciebie wybrali z tłumu, bo jednak nie chodzi o to zaplecze, oni nie widzą tego zaplecza od razu, że wy macie, wiesz, takie i takie umiejętności, a widzą jakby tą charyzmę, którą ten człowiek ma i chcą go oglądać, więc ja się nie dziwię, że akurat ciebie wybrali. Ale dziwię się, dlaczego akurat ksywa Kostek i możesz powiedzieć tutaj widzom, dlaczego akurat taką ksywkę sobie obrałeś na swoją nazwę na Instagramie, social mediach. Historia jest taka, że przyszedłem do programu na pierwszy etap, wszyscy siedzieli już przy stole, byłem praktycznie ostatnią osobą. Wchodząc, wujek Kuki nagle powiedział: stój, masz stać tu w miejscu, tutaj masz stać i się nie ruszać. Gadaliśmy o tatuażach. Ja mam ten tatuaż słynny na kostce, dostałem się do twoje 5 minut 2, który zrobiłem i wujek Kuki wołał ludzi na setki bodajże i zawołał mnie, powiedział: Kostek, ty, tak, no ty będziesz Kostek. Ja się zapytałem dlaczego. Wujek Kuki powiedział: no bo masz tatuaż na kostce, to będziesz Kostek. No i od tamtej pory, jak nie wszyscy uczestnicy też mnie zdążyli poznać, zapamiętać imię, bo też 20 osób zapamiętać imię w pierwsze 20 sekund, to nie jest wcale łatwo. No i ludzie z programu zapamiętali ksywkę Kostek. To było dla mnie dziwne w ogóle, bo nikt nigdy tak do mnie nie mówił. Zazwyczaj miałem swoją tam ksywkę Oliwasek, albo mówili do mnie ludzie po nazwisku. A tu nagle w programie każdy zaczął mówić Kostek i jak już się tak przyjęło, to stwierdziłem, że skoro tam mnie tak nazywają, to na pewno ludzie też będą mnie wyszukiwać na social mediach przez ksywę Kostek. Dlatego taką sobie nadałem, żeby już nie mieszać. Ale czujesz się komfortowo, jak tak do ciebie się ludzie zwracają już teraz? Miałeś już taką sytuację, taką, że już ktoś cię rozpoznał i cię zawołał właśnie przez tą ksywę Kostek? Tak. Wydaje mi się, że częściej ludzie mówią po imieniu. Jak ktoś do mnie woła Kostek, to raczej nie krępuje mnie to. Chyba, że jest to właśnie osoba taka już mi bliższa, gdzie nikt tak do mnie nie mówi, z mojego grona przyjaciół w moim mieście, czy z rodziny. Czasami Michu, który już jest mi coraz bliżej, Pola, Dominik, mnie tak zawołają, to tak jest taki... Czy to jest takie uszczypliwe już? No, takie nieuszczypliwe, ale takie jakbyśmy się nie znali po prostu. Te osoby, które cię tak lepiej znają, zwracają się do ciebie imieniem po prostu, Oliwier. Tak. Czy to prawda, że byłeś kiedyś skejtem i kiedy się to zaczęło? To jest bardzo długa historia. Czy skejtem, to nie powiedziałbym do końca. Nazwałbym to hybrydowcem, tak, potocznie. Okay. Zaczęło się to od pewnego dnia, kiedy we trójkę byliśmy z kolegami i powiedzieli mi: ej, Oliwier, dawaj, chodźmy na skatepark, sobie tam usiądziemy, tam znam parę osób. Ja tak mówiłem: nie, co na ten skatepark? Nigdy tam nie byłem, tak za bardzo, może parę razy z babcią na hulajnodze. Poszliśmy tam, poznałem przyjaciela, który mi dał pojeździć na swojej hulajnodze i tak się zaczęło, że zakochałem się w tym sporcie. Na następne parę dni później kupiłem swoją własną hulajnogę. Jeździłem dużo w Warszawie, poznawałem to środowisko poznawało mnie, prowadziłem swojego Instagrama hulajnogowego. Tak się to wszystko rozkręciło, że coraz już więcej umiałem. Z coraz większą ilością profesjonalnych osób jeżdżących na hulajnodze zaczynałem się zadawać i to wyglądało tak, że na tej hulajnodze jeździłem przez okrągłe 2 lata. Bardzo dobrze sobie radziłem, ale ta hulajnoga już powoli zaczynała mi się nudzić. I gdzieś tam to towarzystwo zaczęło odchodzić, jeździłem sobie na tym skateparku samemu i w końcu pojawiło się nowe towarzystwo, moi aktualni przyjaciele, osoby, które jeździły na deskorolkach. I ja tak sobie pewnego razu powiedziałem: dobra, jeżeli zrobię tam jakiś trik na deskorolce, to sprzedaję hulajnogę, przerzucam się na deskorolkę. Udało mi się, sprzedałem hulajnogę, przerzuciłem się na deskorolkę. Na deskorolce jeździłem rok. To jest jedyny film właściwie z mojego kanału, który zostawiłem, czyli pół roku progresu na deskorolce. Jest taki zlepek, jak mi się udało progresować.
potem deskorolka znowu mi się znudziła, znowu przerzuciłem się na hulajnogę, hulajnoga znowu odpadła, więc wybrałem rolki wyczynowe. Po rolkach wyczynowych poszedł BMX, ale po jakichś dwóch miesiącach, jak sobie poharatałem nogi pedałami, to też stwierdziłem, że ten BMX to nic z tego i gdzieś tam w moim sercu z tych wszystkich czterech sportów najbardziej chyba została hulajnoga i deskorolka. Czyli dlatego nazywasz się tym hybrydowcem, dlatego że wszystkiego po trochu spróbowałeś. No nie nazywam się tak, ale tak bym to nazwał ogólnikowo. Nie boisz się, że na przykład właśnie ten świat też trochę ci się znudzi? Że wiesz, jak wszystkiego tak trochę kosztowałeś i wszystko ci się nudziło, to ten świat też ci się w pewnym momencie już przeje i znudzi. Mogłoby tak być, gdyby ten świat nie był tak szeroki, gdyby nie miał tak wielu spektrów tak naprawdę. W tym świecie możesz być kim chcesz. To wszystko wygląda tak, że teraz jestem członkiem Gen Z, jestem w tym całym uniwersum, kocham to robić, bardzo dobrze mi się tutaj jakby współpracuje z wami wszystkimi, bardzo się spełniam szczególnie, ale kto wie, co będzie za 5 lat. Za 5 lat mogę być, nie wiem, raperem, za 5 lat mogę być streamerem, za 5 lat mogę być po prostu instagramerem albo po prostu podróżnikiem, mogę być biznesmenem. Dużo opcji tak naprawdę ten świat mi otwiera. No właśnie, powiedziałeś o tym streamingu. Ile jest prawdy w tym, że wysłałeś swoje zgłoszenie również do Xayo Industries? To nie było zgłoszenie, to był filmik zgłoszeniowy, ale do konkursu. To nie było do nich jako do ekipy, jednakże to był konkurs bodajże na najlepszy trickshot i razem z moim przyjacielem oczywiście Bartkiem, którego serdecznie pozdrawiam, wysłaliśmy dwa filmiki zgłoszeniowe, gdzie zrobiliśmy ludzkie kręgle. Trzy osoby były ustawione w pachołki od kręgli. Zrobiliśmy wielką zjeżdżalnię ślizgawkę z plandek. Wysmarowaliśmy ją płynem do naczyń. Jeden z nas był przebrany za kurek do kręgli i zjeżdżał i zbijał całą resztę. A drugi filmik był, gdzie z bazuki, takie jak na ziemniaki kiedyś robił Krzychu, nie wiem czy kojarzysz, to nagraliśmy filmik też trickshotowy, gdzie Bartek się przebrał za ogra, a ja do niego strzelałem z tej bazuki z pomidorów. I wygraliście ten konkurs? Nie, nie dostaliśmy nawet nagrody pocieszenia. Było nam bardzo przykro, ponieważ bardzo się staraliśmy. Zrobiliśmy charakteryzację, wydaliśmy niemałe pieniądze na tą zjeżdżalnię, a nie udało się nawet dostać myszki gamingowej. O. Zostaliśmy wyróżnieni na miniaturkach kanałów szoterskich. Ale masz takie aspiracje, żeby w przyszłości zostać jakąś właśnie streamerem, czy odnajdujesz się bardziej na YouTube? Odnajduję się dużo bardziej na YouTube. Jednak ten YouTube podoba mi się pod tym względem, że ja lubię większe projekty, lubię pokazać tą swoją kreatywność, oryginalność i zrobić coś, dzięki czemu ludzie będą mogli mówić, ale to jest kozackie, ale to jest fajne, naprawdę podoba mi się, jest to coś nowego. Jednak tam na Twitchu i ze streamingu ciężko jest coś takiego zrobić, żeby zaplanować, żeby zrobić coś naprawdę fajnego. Jest oczywiście wielu streamerów, którzy naprawdę fajnie sobie z tym radzą, tak samo jak Xayo i Xayo Industries, gdzie bardzo podoba mi się motyw konkursów, które robią dla widzów i jest to jednak fajniejszy, większy projekt, gdzie każdy może się angażować, to ja czuję, że nie odnalazłbym się w tym do końca. Chętnie bym sobie, na pewno bardzo bym chciał streamować, robić to raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, jak Patryk na przykład, który gdzieś tam się odnajduje w świecie streamingu i na YouTubie sobie prowadzi z czasu do czasu streamy, jednakże nie jest to mój docelowy świat. Na pewno nie w tym momencie. A kto z Gen Z lub z ekipy jest taką twoją największą inspiracją? Na pewno Karol i Patryk. Oni mają jednak największy, moim zdaniem, zapał do YouTuba, do ogromnych projektów. Że są tak bardzo zaangażowani jak ty. Bardzo podobnie pracują w takim systemie, w jakim ja bym chciał pracować. Okej. Okay. A czujesz, że przez to, że właśnie masz 18 lat, ten wiek gdzieś cię ogranicza? Na odwrót. Czuję, że ten wiek jednak jest ogromnym moim plusem. Też tak uważam. Po pierwsze, mogę się naprawdę wiele nauczyć i uczę się cały czas. Po drugie, mam jeszcze naprawdę, naprawdę dużo czasu, żeby tą karierę rozwinąć. I tak jak rozmawialiśmy wcześniej, mam ogrom czasu, żeby obrać sobie tą swoją ścieżkę docelową, czy nawet tą ścieżkę sobie zmieniać. Jako, że masz 18 lat, no to faktycznie jakby jesteś bardzo młody i możesz wybrać sobie to, co ci sprawia najwięcej fanów. I już się dostałeś do takiej, no topowej ekipy, to możesz się wiele też nauczyć i to przelać później na swoje umiejętności, na swoją karierę. Więc myślę, że jeżeli pod tym kątem patrzymy, no to wiadomo, że z tego twojego małego wieku wynikają same plusy. Ale na pewno dużym minusem jest to, że jednak wciąż jesteś odbierany jako osoba niedojrzała, jako ta osoba, której może odbić za jakiś czas. No bo jednak jako młoda osoba też często po prostu można się tym światem zakrztusić. I często ci to powtarzają. Denerwuje cię to? To jest ciężkie pytanie, bo jednak ludzie już przestali mi to powtarzać i zdarza się to oczywiście. Ja też się staram jak najbardziej zachować największą dojrzałość i żeby nie wpaść w ten wir, w ten cały świat, zachłyśnięcie się tak naprawdę sławą, pieniędzmi, ale bardziej denerwujące jest to, że jednak środowisko, które mnie otacza, uważa mnie właśnie za taką osobę niedojrzałą. Jeszcze niektóre osoby po prostu boją się powierzyć mi jakąś pracę lub powierzyć jakieś zadanie ze względu na to, że jestem tą osobą młodą, albo ze względu na to, że nie prowadzę kalendarza. Ale zacznę. To nie masz tak, że właśnie może to nie jest spowodowane tym, że jesteś za młody, tylko właśnie za to, że jesteś po prostu troszeczkę jednak jeszcze nieodpowiedzialny, albo jeszcze nie wyuczony tej systemowej
dramatyczności, co myślę, że i tak sobie w najbliższych tygodniach, miesiącach wyrobisz i na pewno nie będzie z tym problemu. A ile jest prawdy z tym, że rzuciłeś szkołę na to, żeby się właśnie poświęcić programowi? Czekałem na to pytanie, widziałem je. Jak widziałeś? Na Twitterze. Okej. Zobaczyłem to pytanie. Czyli przeglądałeś literka. Czyli się przygotowujesz. Widzisz, nie zapytałam cię przed nagrywkami, często takie pytanie zadaję jednak osobom, które tu przychodzą. Czy czytały Twittera lub czy właśnie przygotowywałeś się jakoś do tego wywiadu? Wiele osób mówi, że nie i wtedy wiem, że po prostu są tak, wiesz, na luzaku już mają wyrąbane te pytania, a często właśnie jest tak, że czytają i próbują jak najwięcej się dowiedzieć przed programem, żeby móc sobie przygotować odpowiedzi. Przygotowałeś odpowiedź na to pytanie? Nie, nie przygotowałem. Ja tak po prostu luknąłem Twitterka i najbardziej lajkowane komentarze. Gdzieś tam sobie pomyślałem, dobra, na pewno tego i tego mogę się spodziewać. Sytuacja wygląda tak, że po programie, jak okazało się, że wygrałem, przeprowadzam się do Krakowa, to musiałem pójść do swojej szkoły w Pruszkowie, w moim rodzinnym mieście, no i się z niej wypisać. Musiałem zakończyć edukację w tamtej szkole, zacząć w nowej, tu w Krakowie. Natomiast nie chciałem zaczynać teraz od połowy semestru, bo uważam, że to by było trochę bez sensu, trochę za dużo też mącenia tak naprawdę. Gdzieś tam wolę zacząć od września, więc w planach jest szukanie szkoły zaocznej po prostu od następnego roku. Też na pewno dużym czynnikiem jest to, że nie wiedziałem, jak to wszystko tutaj będzie działać. Nie wiedziałem, jak, kiedy będą nagrywki, jak będzie wyglądał mój czas. Chciałem też pół roku przerwy sobie zrobić, żeby zobaczyć, czy w ogóle będę miał czas na szkołę. Czyli traktujesz tak naprawdę teraz ten projekt jako taki priorytetowy w swoim życiu? Ja od zawsze gdzieś tam to traktowałem bardzo mocno tak priorytetowo i pamiętam nawet w zgłoszeniu do Twoje 5 minut 1, jeszcze miałem 16 lat, to już w ogóle pamiętam, powiedziałem takie zdanie, że albo będę youtuberem, albo będę bezdomny. I nie ma innej opcji, rzuciłem, pamiętam wtedy to zdanie, ten film był publiczny jeszcze do czasu. Było tam parę komentarzy, że to się sprawdziło. Gdzieś tam też zawsze mówiłem mamie, czy tam w wieku 14 lat, 12, że mamo, ja bardzo bym chciał być youtuberem, chciałbym sprawiać ludziom radość, pokazywać rzeczy, których nie wszyscy mogą doświadczyć, albo nie wszyscy mają na to czas, siłę lub pieniądze i się spełniło. A jak na to twoje rodzice zareagowali? Na to właśnie decyzję o rzuceniu szkoły, albo właśnie na to, że się dostałeś do programu? Moja mama jest dumna i moja mama zawsze była dumna, moja mama mnie bardzo wspiera, za to jej dziękuję i bardzo ją kocham. Zawsze moja mama odradzała mi niektórych rzeczy, takich jak na przykład rzucenie szkoły, że hej, Oliwier, przemyśl to, a może pójdź tą drogą, a może twoja droga faktycznie będzie lepsza. Musisz sam zadecydować, jesteś już dorosły, dojrzały. Powinieneś zadecydować tak, żebyś ty wyszedł na tym jak najlepiej. Więc moja mama bardzo mnie wspiera, bardzo to rozumie i jestem jej bardzo za to wdzięczny, że od wielu pomysłów też mnie gdzieś tam odciągała, co naprawdę się przydało, ale nigdy nie zabraniała mi niczego. Nie zakazywała mi jakichś moich pomysłów, jakichś, nie wiem, głupot, które robiłem. Nie mówiła, że nie, nie możesz i koniec, kropka, bo moja mama mówiła mi, że jak mi czegoś zakaże, to ona wiedziała, że ja zrobię to jeszcze bardziej. Więc dziękuję za to mojej mamie. No i oczywiście tata też był bardzo dumny, też mnie wspierał. Był trochę inaczej co do tego nastawiony. Może nieźle, też był nastawiony dobrze, bo jakby wiedział, że się spełniam. Ale na pewno jeżeli chodzi o szkołę, to jednak mieli takie coś, że zastanów się dwa razy, nie? Jednak rodzice na to patrzą zazwyczaj tak bardzo, no bardzo jednak chcą, żeby te dzieci dokończyły szkołę. A tutaj musiałeś ich bardzo mocno też przekonać, że to jest twoja droga życiowa. Fajnie, że ci uwierzyli, fajnie, że cię wspierają i fajnie, że wierzą w ciebie, że ją faktycznie dokończysz i będziesz chciał ją dokończyć. Czekaj, bo tata nie wie, że rzuciłem szkołę. Zapomniałem. No to mocno. No, to tato, wrócę do szkoły we wrześniu, zaocznie, tylko tutaj w Krakowie. Teraz musiałem sobie zrobić przerwę, bo nie wiem, czy będę miał czas na wszystko. Julka Kostera na przykład, jak jeszcze pamiętam, była w Team X, to ona miała nauczanie domowe chyba. I to też jest, no, fajna opcja w momencie, kiedy jesteś osobą popularną i nie do końca chcesz się zderzać z tymi rówieśnikami i z tą oceną innych w takiej normalnej szkole. Rozważasz też taką opcję? Nie myślałem nad nauczaniem domowym, bo u mnie sprawa wygląda tak, że od tego 13-14 roku życia zawsze mówiłem, babciu, mi się uda, spełnię swoje marzenia, dam radę wszystko zrobić i pokażę ci, że nawet nie napiszę matury. I to było takie mocno rzucane. I teraz z czasem ja patrzę na to i wiem, że to jest bardzo niedojrzałe podejście i że to było bardzo niedojrzałe podejście, bo jednak ta matura pomaga tak naprawdę we wszystkim. Masz otwarte mnóstwo ścieżek, więc jak ja idę sobie tą swoją teraz drogą, spełniam marzenia, a jednak ta droga kiedyś by mogła nie wyjść, to z maturą mógłbym mieć zawsze do czego wrócić. Posiadam maturę, mogę pójść do pracy, jakieś tam wykształcenie nie mam i nie będę musiał się o to martwić. Gdzieś tam plany o tym, żeby zdać maturę są i żeby dokończyć szkołę są, ale teraz priorytetowo jest spełnianie marzeń i to, żebyś po prostu realizował się w projekcie.
Tak. A jak twoja rodzina i twoi przyjaciele reagują na to, że już teraz pracujesz w internecie? No, uważam, że bardzo dobrze. Ostatnio też na świętach wielkanocnych robiliśmy sobie zdjęcia z moją siostrą, przywiozłem jej tam bluzy ekipy. Mama też bardzo chce jakieś bluzy Gen-Z z gengarkiem, więc jest fajnie, ale nie traktują tego jako coś niesamowitego. Spełniłeś marzenia, jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Fajnie, że robisz to, co kochasz. Też jednocześnie śledzą to, oglądają, wspominają coś, piszą, że o, tutaj fajnie na tym filmiku, zrobiłeś tak i tak, o, a tu fajnie, gdzie byłeś, co robiłeś, więc wspierają, a moi przyjaciele tak samo, dosłownie jak rodzina, bardzo wspierają i aprobują to, jednakże moi przyjaciele nie byli jakoś w ten świat bardzo zainteresowani, nie oglądają za dużo, śledzili program, samego tutaj filmu, które nagrywamy, nie śledzą i nie zawsze to tak jest. Czasami też się śmieją, na przykład jakoś zaczepiają, że o, Kostek, chodź się pokaż, albo o, wow, z tym Kostkiem coś tam idziemy gdzieś, więc to jest takie śmieszne, ale przyjaźnimy się naprawdę długo i ja to w zupełności rozumiem. Czyli dopiero się przyzwyczajają, bo to też wymaga trochę czasu. Wydaje mi się, że muszą to zrozumieć, że gdzieś tam wychodzimy na miasto i ktoś mnie poprosi o zdjęcie i oni też są tak w szoku, nie wiedzą, co się dzieje, coś tam podszczypują mnie. Przyzwyczaiłeś się też do tych pozytywnych komentarzy, głównie były na twój temat pozytywne, było bardzo dużo takich jednak faworyzowania ciebie przez widzów również, a zdarzyło się też takie negatywne komentarze lub odczułeś już jakiś hejt do tej pory, który gdzieś tam mógł się zdarzyć na twojej drodze? No właśnie, zdarzyły się. Tych negatywnych komentarzy było naprawdę niewiele. Jak już były jakieś, to nie były centralnie w moją stronę, tylko były, nie wiem dlaczego go tak faworyzujecie, jest spoko, ale wolę tego i tego. I to nie są wcale negatywne komentarze, to były takie komentarze, które po prostu jakby ktoś wyraził swoją opinię na mój temat. Tak naprawdę mogę się zdarzyć z tym hejtem w każdej chwili, raczej sobie powinienem poradzić i zdaję sobie sprawę, jaki to może mieć impact, jednak nie dotknął mnie taki hejt, który by mnie jakoś zabolał czy coś. Mm-hmm. Może był jakiś komentarz, że oboje nie pasują do Gen Z, albo że bez sensu do Gen Z dochodziły nowe osoby. Ale to są takie komentarze, które zawsze się zdarzą. No właśnie, i ten taki hejt personalny nie dotknął mnie i nie miałem jeszcze z nim styczności. Ale nie wykluczam, że w przyszłości odpukać zawsze może być jakaś sytuacja, gdzie się znajdą osoby takie. Fajne jest to, że masz to zaplecze ludzi, którzy mogą cię na to przygotować, którzy sami to już przeżyli, więc mieszkacie gdzieś tam razem, to możecie razem sobie gdzieś tam konfrontować te komentarze i się nawzajem wspierać. A masz tak, że ciągle wstydzisz się przed kamerą, czy już się odnajdujesz w 100%? To jest też ciekawe pytanie, bo jak tu przyszedłem, to trochę byłem zestresowany i właśnie ze względu na to, że miałem tam taką przerwę chwilową. Ja mam tak, że tej kamery nie wstydzę się, ale stresuję się występowaniem przed kamerą, jeżeli gdzieś tam chwilę właśnie się nie udzielałem lub nie występowałem. Była Wielkanoc i skończyły mi się zdjęcia na Instagrama na posty. Nie wrzucam tych postów już 6 dni i dla mnie to jest takie, Jezus Maria, co ja mam teraz wrzucić? No nie mogę wrzucić byle posta. Najgorzej było, jak po prostu po całym twoje 5 minut wróciliśmy wszyscy do domów i czekaliśmy te 3 miesiące do jakichkolwiek pierwszych nagrywek i po prostu jak wtedy pojawiliśmy się przed kamerą, to była chyba reakcja na dom, która nie została nigdzie opublikowana, bo podobno była bardzo tragiczna. Okej. No tam można zobaczyć, gdzie jak i większość osób i też ja tej kamery nie odnajdywało się wtedy w ogóle przed nim. Dlaczego na każdym odcinku twoje 5 minut 2 jesteś w czapce? No bo właśnie, na początku jak wszedłem do programu i też na casting, to bardzo mi się nie podobała moja fryzura, bo była krótka, okay. Bo byłem po obcięciu się na łyso w tamte wakacje. I przyszedłem najpierw w czapce Bini, na samą twoje 5 minut przymierzałem sobie czapki, zacząłem, że dobrze mi w czapce do tyłu. No więc tak stwierdziłem, wezmę tą czapkę do tyłu, przyjdę sobie i jak już tam spędziłem pierwszy odcinek, nagrałem. Karol też coś wspomniał o imidżu i o tym, dlaczego miał różowe włosy przez pół roku, to stwierdziłem, no to nie będę tej czapki zdejmował. Zostawię tą czapkę i zagram to tak, żebym dzięki tej czapce został zapamiętany, żeby to się stało moim imidżem. I gdzieś tam uważam, że to zadziałało, że jednak był to ten barwny element, którego nie mieli wszyscy. No bo warto się wyróżniać w jakiś tam sposób. Tak. I widzisz, jednak ktoś to zauważył, że masz czapkę na każdym odcinku. No właśnie. To działało. A jakie były twoje plany na przyszłość, zanim dołączyłeś do Gen Z i zanim wysłałeś zgłoszenia do twoje 5 minut 2? No plany moje na przyszłość to był oczywiście YouTube. YouTube głównie. W okresie twoje 5 minut 2 miałem 18 urodziny, chwilę przed. Wyglądało to tak, że byliśmy z Bartkiem na Majorce, mieliśmy polecieć do Włoch, wrócić. Wrócilibyśmy idealnie w moje 18 urodziny. Wtedy miałem zaoszczędzone pieniądze. Kupiłbym vana, wymarzonego Volkswagena T2 lub T1. O, one są super. No, mam chyba 3 bryloki. Ostatnio mama mi przywiozła, dostałem od mamy Mai, od Sylwii, też brylok z Volkswagenem. Dostałem jeszcze od mamy mojej przyjaciółki i po prostu mam tego pełno bryloczków, książek o tym wszystkim. No i największe marzenie było przerobić go na campervana, jeździć po całej Europie z deską surfingową i własnym pieskiem. Chciałem też zabrać Bartka, żebyśmy sobie pojeździli, robić content, dużo
dużo ekstremalnych rzeczy, pokazywać dużo świata, latać. No to mocne plany. Powiem ci, że i tak na pewno je jeszcze zrealizujesz, nawet teraz myślę, że z większym impetem, po tym jak już ponagrywasz sobie i będziesz się realizował tutaj. Ale fajnie, że nie ograniczasz tej głowy i że masz cały czas mnóstwo pomysłów i masz taką wizję na siebie. Pamiętam, w czwartym odcinku Twoje 5 minut 2 był Budda. Jak on poprosił Radka, żeby sprzedał Radek mu swój pomysł tam i może w niego zainwestować 50 tysięcy dolarów czy złoty, żeby wyleciał do Ameryki i nagrywał content. Pamiętam, ja tak sobie wtedy jeszcze nie byłem pewny, że wygram, że dojdę do finału. Ja tak, kurczę, no nie wiem. Poszedłem do Buddy, sprzedałem mu ten pomysł na vana. Żartujesz, na robienie contentu, vanie, ekstremalne rzeczy, podróżowanie, to wszystko. Powiedziałem, że Budda ma zaplecze motoryzacyjne, więc też by pomógł i mogłoby to fajnie wypalić. No i się udało. Budda odezwał się do mnie na Instagramie, wysłał mi emotkę ognia i powiedział, że skup się na twoje 5 minut 2. Jeżeli by ci się coś powinęła noga, to wtedy porozmawiamy. Czyli ten dobór gości nie był przypadkowy. Nie był przypadkowy. Budda zadziałał dużo. I dziękuję Buddzie za to. Było to bardzo budujące na pewno. Widać, że masz dużo tatuaży. Mimo tego, że jakby je ukrywasz, no bo teraz masz długie spodnie, to tych tatuaży masz naprawdę sporo. Kiedy zrobiłeś swój pierwszy tatuaż? Ile miałeś lat? 16. A, to całkiem... No, i tak. To całkiem w porządku. Zawsze chciałem mieć te tatuaże. Było to tak, że moim pierwszym tatuażem miały być czaszki, które mam dokładnie na brzuchu, ale bałem się, że będą boleć. Przyszedł do mnie kolega, który miał maszynkę, on tam uczył się dziarać, coś tam już dziarał. Ja powiedziałem, nie no dobra, proszę, nie rób mi najpierw tego brzucha, bo ja się boję. W ogóle nigdy nie miałem maszynki. Spróbujmy najpierw coś spokojnego. I kurczę, już nie pamiętam, bo zrobiliśmy wtedy aż 4 tatuaże i najpierw było na łydce, był to napis A-cup i go trochę żałuję, bo jest brzydki i jest na samym środku łydki, ale na całe szczęście jest bardzo malutki, więc uda mi się go zakryć. I nie wiem, czy to był pierwszy, czy był to wzór na deltę na prawym pośladku, albo uśmieszek na lewym pośladku. I dopiero potem powiedziałem, dobra, zrób mi te czaszki, już dam sobie radę bez problemu, nie jest to aż taki straszny ból. Okej, czyli masz tatuaże, których żałujesz? Nie żałuję żadnego tatuażu, ale on mi się już nie podoba po prostu. I uważam, że jakby tak naprawdę łydka, na której jest mały napis, może być zagospodarowana w coś fajnego. Pasować. Czyli jakby ten napis, dostałem się do twoje 5 minut 2, to nie uda ciebie żaden problem i to wręcz chciałeś zwrócić pewnie na siebie uwagę, zrobiąc właśnie taką już ekstremalną rzecz. Tak, i nie było to na filmiku, tylko to było o godzinie 3 w nocy, jakieś 7 godzin przed castingiem. Robiłem samemu, dlatego jest też tak źle wypełniony, z pomocą właśnie tego mojego kolegi. Nie spodziewałem się, że on trafi na wszystkie praktycznie social media Karola i wtedy był hejt. Pamiętam, tak, czytałem to. Wtedy był ogromny hejt. Czemu? Naprawdę, tak, na Twitterze ludzie pisali, po prostu naprawdę wtedy się strasznie polało. Po tamtych sytuacjach byłem taki zestresowany przyjściem do tego programu, że jak ludzie się dowiedzą, że to ja zrobiłem sobie tę dziarę, to po prostu mnie zjedzą. Ale się okazało, że nie odebrał tego negatywnie już nikt i ludzie tak spokojnie do tego podeszli. Spodziewałeś się, że twoja osoba jednak zrobi największe zamieszanie i w momencie, kiedy odpadłeś z programu, czyli jakby tak w cudzysłowie odpadłeś z programu, to że tak dużo ludzi stanie za tobą? Spodziewałem się tego, ale nie spodziewałem. Ja rozmawiałem o tym już nieraz i z Mają, i z Michałem, i z Julitą, i z Dominikiem, i z Polą, że był to dla mnie szok. Można powiedzieć, że cały internet się wstawił za mną. Ja się spodziewałem, że ludzie okej, popiszą i za tydzień w następnym odcinku już zapomną i będzie to takie rozdmuchane, coś tam będą wspominać. A jednak ci ludzie cały czas przez 2 tygodnie do tego finału pamiętali o tym i to mnie naprawdę mocno podbudowało. Miałeś takie, że ego ci tak, wiesz? I zszokowało. Że ego? Możliwe. Nie wykluczam tego, ale było to naprawdę fajne i czułem się doceniony, czułem się fajnie. Jednak już wydaje mi się, że nie miało to jakiegoś większego wpływu na mnie z teraźniejszości. Jak właśnie, jak zostałeś wyrzucony i jeszcze wtedy myślałeś, że faktycznie odpadasz, to czułeś taką niesprawiedliwość, że czułeś, że to w sumie dlaczego akurat ty miałbyś odpaść w momencie, kiedy tak naprawdę nic nie zrobiłeś? Właśnie nie. Czułem bardzo duży szok, byłem zdziwiony, że jednak właśnie ja, tak jak wspomniałaś, nic nie zrobiłem w tamtym odcinku właściwie, jak mi się zdarzało w innych przeszłych odcinkach coś głupiego odwalić. I byłem naprawdę zszokowany. Nie czułem, że ktoś inny mógłby odpaść za mnie. Bałem się, pamiętam w tamtym odcinku, że odpadnie Michał, z którym się bardzo zżyłem i jakby byliśmy mega blisko. A pamiętam, jak Michał mówił, że to nie jego dzień, że gorzej mu poszło. I jak we czwórkę staliśmy razem zagrożeni, ja, Michał, Maja, Julita, to martwiłem się, że Michał odpadnie. Jednakże kamień mi z serca spadł, jak powiedzieli, że Michał jest bezpieczny. I potem już się stresowałem o siebie. Ale Michał został i ty też zostałeś finalnie. Bardzo dużo osób podejrzewało, że to była akcja zaplanowana
opanowana w ogóle po tym, jak ludzie tak zareagowali na to, że Karol specjalnie poleciał do Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. No jednak tak nie było, jakby oni to już mieli zaplanowane dużo wcześniej, że jakby ty jesteś tym faworytem, więc tobie to zwycięstwo wręczą wcześniej. Miałeś takie coś, że czułeś taką presję, żeby się nie wygadać, że jednak to na tobie spoczywa? O Jezu, oczywiście, że tak. No przecież jak mi powiedział wujek Łuki, że nie możesz nikomu powiedzieć, jak powiesz, to zostaje ci to odebrane, to nikomu nie pisałem ani słowa. Nawet mamie, nawet babci, nikomu dosłownie. Siedziałem cicho jak, nie wiem, pierwszy raz w życiu chyba nie powiedziałem nikomu, bo ja jestem trochę paplą i zdarza mi się często komuś coś wygadać, nawet bardzo często, a wtedy po prostu walczyłem o życie z samym sobą. Pamiętam siostry Buczek wtedy, dziewczyny, powiedziały mi: Jezu, Oliwier, czemu ty jesteś taki dziwny? Ty jesteś na nas zły, obrażony, o co ci chodzi? Nie odzywasz się do nas, do nikogo, tylko tam z Gen Z sobie gadasz i zresztą, a ja gadałem z wami wszystkimi, bo wy wszyscy wiedzieliście. No. I tak miałem o czym rozmawiać, miałem jak się cieszyć tym wszystkim, a przy nich musiałem udawać smutnego, złego, jakiegoś, nie wiem, że odpadłem czy coś. I pamiętam, wtedy wybrnąłem z tego w taki sposób, że jest coś, o czym wam nie mogę po prostu powiedzieć i boję się, że wam to wygadam, więc proszę, nie zadawajcie mi pytań, uwielbiam was, ale boję się, że się wygadam. Okay. I udało mi się wybrnąć z tamtej sytuacji. Jak się czułeś z tą falą hejtu, która spadła na Karolinę po twoim odpadnięciu? Bo jednak ją wtedy bardzo, bardzo internet hejtował. To jednak było bardzo, bardzo, uważam, że niesłuszne. To też nie było fajne, że ludzie jednak zhejtowali Karolinę i zrzucili tą całą swoją falę na Karolinę, która właściwie nic nie zrobiła. Co Karolina zrobiła takiego złego? No, była w programie, tak naprawdę pokazywała siebie. Może niektóre osoby jej nie polubiły lub nie spodobała im się jej osoba, bo nie wiem, tak jak sobie dziewczyny żartują, że płakały ciągle na panelach, na TikTokach. Jednakże było to tak naprawdę bardzo mocno bez powodu skierowane, ta cała fala w stronę Karoliny, skoro nie zawiniła niczym. W piątym odcinku przecież bardzo nieładnie się odzezwałem do pani z Lumpeksu. W szóstym odcinku sprzęt prawie cały zalałem, więc gdzieś tam nie rozumiałem, dlaczego w Karolinę to zostało skierowane, ale mam z dziewczynami, z Karoliną ciągły kontakt. Też pisałem wtedy z Karoliną, rozmawiałem i wszystko jest tam w porządku. Bardzo się cieszę, że sobie teraz śledzę Karolinę na Instagramie, to ma swoją grupę odbiorców, gdzie w ogóle nie widać żadnego hejtu pod jej postami. Prowadzi sobie Get Ready With Me, ubiera się i naprawdę fajnie to wygląda. Kiedy dowiedziałeś się, kto jest drugim wygranym? Karol mi powiedział na ucho, centralnie na panelu, jak stałem za jury, wtedy mi powiedział na ucho, kto jest drugim wygranym, więc ja do samego końca nie miałem pojęcia, kto to będzie. Kogo chciałbyś wybrać jako tego drugiego finalista? Pewnie z Michem. Ja bym chciał, żeby to Michu był drugim finalistą i żeby powiedzieli: dobra chłopaki, wiecie co, załóżcie własny kanał i róbcie najlepsze duo w internecie. Wydaje mi się, że to mokry sen Micha bardziej by był. Spodziewałem się, że jednak Pola będzie tą osobą, która razem wygra. Nie spodziewałem się, że to będzie Julita. Bardzo wokół Poli się wszystko skupiało, więc jakby to było tak, że mój mały mokry sen i Michała był, żeby wygrał Michał. Najbardziej kibicowałem Mai. Spodziewałem się, że prawdopodobnie może wygrać Pola. A jaki masz kontakt na ten moment z Polą? Czujesz, że to ona jest tą osobą, z którą najmniej się dogadujesz, czy właśnie wręcz przeciwnie? Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że oczywiście po Mai z Polą dogaduję się chyba najlepiej. I z Michem na równi. Jakoś tak to wygląda, że wszyscy gdzieś tam mamy wspólny temat, wspólny vibe i najlepiej się dogaduję. A z kim najgorzej z tych osób, które były w finale? Najgorzej się dogaduję z Julitą. Naprawdę? No, że jednak może różnica wieku, może inna mentalność, ale nie czuję tego vibe'u takiego. Jednak nie jest to na takim stopniu niesamowicie jakim, że się nie dogadujemy, że nie potrafimy razem złapać tematów, bo nieraz jeździliśmy razem we dwoje na nagrywki, nieraz spędzaliśmy dużo czasu, na przykład jak był teledysk nagrywany, czy razem też mamy nagrywki Gen Z. Po prostu nie jest to osoba, z którą bym mógł gadać codziennie. Chociaż też z Michałem mam tak, że tak naprawdę z Michałem się ciężko rozmawia czasami. Po prostu Michał czasami nic nie mówi i nie wiadomo, co wtedy powiedzieć. Z Michałem często jeździmy autem i czasami siedzimy w ciszy, a z Julitą na przykład jeździmy autem i non-stop rozmawiamy o czymś, no nie? Z kim z finalistów twoje 5 minut czułeś, że masz największą konkurencję? Z Polą. Naprawdę? Nie z Dominikiem? Nie. Z Polą, tak. Do Poli najwięcej było przykuwane uwagi i najbardziej była tak faworyzowana uwagą po prostu jurorów i uwagą też ludzi, uwagą tak naprawdę wszystkich, że na Poli się skupiało najwięcej uwagi w całym programie. Oczywiście z mojego punktu widzenia każdy może patrzeć na to inaczej, a z Dominikiem nie czułem tej konkurencji. Uważałem, że Dominik nie jest tą osobą, która dojdzie do finału. Uważałem, że Dominik jest tą mocną osobą, ale nie do tego świata jakoś. Okej. Przepraszam, Dominik. Czyli po prostu nie kibicowałeś Dominikowi. No, nie kibicowałem Dominikowi. Uważałem, że Dominik raczej tego nie wygra i ciężko by było, żeby Dominik to wygrał w tamtym momencie.
momencie, bo też do Dominika nie byłem na początku przekonany. Po 7 odcinku pokochałem Dominika, wtedy najlepiej się dogadaliśmy, pamiętam, to było bingo razem z Mają, z Olkiem i z Dominikiem i wtedy od Dominika poczułem po prostu taki cudowny vibe, spodobała mi się bardzo współpraca razem z nim. Okej, czyli przez cały program jednak nie czułeś, ale później faktycznie się dotarliście i już było lepiej. Tak, tak, złapaliśmy wspólny język po prostu. Kogo z Gen Z lubisz najbardziej, a kogo najmniej? Ej, wiesz, że bardzo ciężko powiedzieć, bo jeszcze na przykład 2 miesiące temu bym potrafił odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ze wszystkimi się poznałem, ale teraz jest naprawdę ciężko, bo jednak z Bartkiem Kubickim czuję takie samo flow, taki sam vibe. Ze Świeżym najbardziej się zżyłem w programie Twoje 5 minut. Ciężko powiedzieć, tak samo Bartula i kochana Hania, która o mnie tak bardzo dba jako swoje dziecko po prostu. Kupiła mi całą kosmetyczkę z pastą do zębów o smaku truskawkowym i w ogóle wszystko, za co jej bardzo też dziękuję. Faustyna mnie na go-karty zabierała i z Faustyną bardzo dobrze w programie tak samo się dogadałem, mimo tego, że jakoś z całego Gen Z Faustynę najmniej tam potrafiłem polubić, porównać do siebie. Po programie to się zupełnie zmieniło na odwrót i uwielbiałem Faustynę. Najmniej vibe'u złapałem z Patrykiem i Wiką. Patryk jest zapracowany. Z Patrykiem próbowałem tam przyjść do niego na noc kiedyś, żeby się przespać przed wylotem do Portugalii, ale byłem chory i też z Patrykiem nie mogłem się jakoś zgadać. I z Wiką też w sumie nie zgadałem się nigdy na jakieś wspólne jedzonko, wspólne coś. Więc z nimi najmniej jakby spędziłem czasu. No. Czyli ich wyróżniłbyś jako te osoby, których jeszcze nie do końca miałeś czas poznać, tak. Ale jakby i tak masz takie flow. Ale z Wiką najczęściej piszemy. Wika mi odpisuje tam na jakieś story, wysyła jakieś głupie memy, czy śmieszne pieski, coś takiego. Okay. Z Wiką mi się pisze najlepiej ze wszystkich. Niektórzy to trochę boomerzy. Przepraszam was wszystkich, ale niektórzy dla mnie są tacy boomerscy, na przykład Świeży, który jakieś dziwne emotki daje. Ej, ty, ja też daję takie emotki, ja jestem totalnym boomerem pod tym kątem. A najlepsze jeszcze dawałam zawsze kropki pod koniec wypowiedzi, a ponoć kropki są najgorsze. No. Jak wiesz, teraz jest Trzech Króli. Miałeś takie coś, że chciałbyś zostać czwartym królem? Mam nazwę na Instagramie, Kostek Król, przecież jeszcze brakuje tylko czwórki. Ale właśnie chłopaków też nie miałem okazji poznać. Kurego i Przemka, z którymi bardzo dużą okazję miała się zżyć Julita na wyjeździe do Portugalii, na którym niestety mnie nie było. I miałem jechać razem ja, Julita i Przemek. Pojechał za mnie Patryk, bardzo fajnie spełnił swoją rolę. Z Przemkiem też mamy już wyjazd zaplanowany. Gdzieś co nieco mogę zdradzić, że jest już naprawdę pomysł fajny, wymyślony i jaki będzie cel główny, ale nie chcę jeszcze mówić. Nie miałem jakoś bardzo okazji się pokazać i na chwilę zniknąłem. Ale już wracasz, już będzie coraz więcej. Tak, będę się starał, żeby było mnie jak najwięcej, żebym po prostu jak najwięcej robił, skupiał się na sobie, na marce osobistej, na budowaniu Gen Z. A denerwuje cię ship z Mają? Nie. Uważam, że jest on wręcz prawdziwy. Jeszcze muszę Maję zabrać na randkę jedną, bo przegrałem zakład. Wszystko spokojnie i powoli będzie sobie brnęło do przodu. Mam nadzieję, że Maja będzie zadowolona z randki, na jaką jej zabiorę i jeszcze na niejedną będę miał okazję ją zabrać. No nawet widzieliśmy w programie, że ją zabrałeś i wtedy też... No właśnie. Czyli to już jakoś tak poskutkowało nam. Z Mają masz teraz z dziewczyn najlepszy vibe. Z okay. Mają nawet nie tylko z dziewczyn, wydaje mi się, że ze wszystkich. Z Mają gdzieś tam mam najlepszy vibik, najlepsze flow, sobie razem spędzamy czas. A gdzie widzisz siebie za 5 lat? Będziesz miał wtedy 23. No właśnie, będę miał 23 lata, to jeszcze mógłbym za 10 lat będę miał 20. Gadałem z chłopakami, gadałem z Kurym na przykład i Kury mi powiedział, no widzisz, ja robiłem rap przez 5 lat, tam od praktycznie twojego wieku, teraz mam 23 i idę w family friendly content. No to mi powiedział, zrób na odwrót, zostań raperem za 5 lat. Ale wydaje mi się, że do tego mi daleko, do tego mnie nie ciągnie. Raczej widziałbym siebie z własnym kanałem, z na pewno jakimś biznesem, z jakąś firmą, może nie jedną, może nie dwoma, ale żeby na pewno do tego 23 roku życia mieć dom, najlepiej to na Hawajach, albo na Maderze, albo gdzieś, gdzie da to się... To już grubo się robi. Gdzieś, gdzie da się surfować i prowadzić swój własny kanał z kontentem ekstremalnym i kontentem jak najbardziej takim... Dużo adrenaliny, dużo sportów wodnych i sportów właśnie ekstremalnych, takich jak jazda na deskorolce, hulajnodze i inne. Sky is the limit, więc jakby tak. Tutaj fajnie, że masz taką otwartą głowę. Życzę ci, żebyś zrealizował jak najwięcej z tych pomysłów, które wymieniłeś i żebyś był dalej taką otwartą osobą i żebyś mógł się realizować zarówno na kanale Gen Z, jak i u siebie. Chcę, żebyś dalej był lubiany i taki fajny, jak jesteś teraz. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Myślę, że na pewno też widzowie mogli cię poznać trochę od innej strony i miałeś większe poletko do tego, żeby się wypowiedzieć i żeby po prostu mogli zobaczyć, jaką jesteś osobą. No, bardzo się cieszę, że mogłem tak się przedstawić wam wszystkim i opowiedzieć trochę o sobie więcej. Możemy zrobić takie fajne zakończenie? No jakie? Wstają z tych foteli zazwyczaj tak kinowo i po prostu idą. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.